Matki przede wszystkim kojarzone są z ciepłem, dobrym domem, troską, opieką, nierzadko poświęcają swoje kariery i osobisty czas na rodzenie i wychowywanie dzieci, często zaniedbując swoje własne potrzeby i zainteresowania. W tygodniu poprzedzającym Dzień Matki grupa kobiet Sosnowca zorganizowała Sosnowiecki Tydzień Mam, który odbywa się pod hasłem Mam Czas. Karolina Komada przyjrzała się planowanym aktywnościom i zajęciom przygotowanym dla uczestników tego wydarzenia. Model macierzyństwa nieustannie się zmienia. Zmienia się też podejście i rola kobiet w wychowaniu dzieci. Te coraz częściej decydują się na krótszy urlop macierzyński i kontynuację kariery. Wróciłam do pracy 7 tygodni po tym, jak urodziłam dziecko i powiem szczerze, zdecydowanie mi to pomogło w relacji z moim dzieckiem. Wracałam do domu bardziej szczęśliwa, miałam więcej czasu dla dziecka, ale przede wszystkim wy nie zatracacie siebie, bo bardzo łatwo jest się zatracić w macierzyństwie, ponieważ dziecko wypełnia nam absolutnie każdą wolną chwilę. Co potwierdza pani Kamila, która przez ostatnie kilka lat poświęciła się macierzyństwu, przestała pracować i zaczęła wychowywać Mikołaja. Ciężko jest pamiętać o sobie. Ja w zasadzie jestem taką mamą zaangażowaną, ponieważ jestem cały czas jeszcze na urlopie wychowawczym. Teraz dopiero w sierpniu wracam. I przyznam szczerze, że cały czas towarzyszyłam dziecku w tych jego zajęciach. Natomiast od pewnego czasu, kiedy syn już jest taki większy, bardziej świadomy, stwierdziłam, że no, ten przykład naprawdę idzie z góry i ja też muszę pokazać, że jestem aktywna. A mieszkanki Sosnowca mogą być aktywne podczas tygodnia Mam Czas. To cykl spotkań i zajęć sportowych, m.in. treningi jogi, zajęcia z wykonywania makijażu czy wykłady na temat relacji z innymi członkami rodziny. Ważne jest, aby uświadomić sobie, co daje mi poczucie szczęścia. Moja cielesność, moja duchowość, moja relacyjność. We wszystkich tych obszarach kobiety w czasie tego tygodnia mam znajdą coś dla siebie, aby podkreślić i nadać uważności temu. Na przykład świetne zajęcia, które się wczoraj odbyły z udziałem uroginekolożki. Kobiety w czasie ciąży i po porodzie bardzo często mają problemy ze sferami związanymi z rodzeniem dzieci. A więc to, co jest i związane z porodem, z macierzyństwem, ale to jest również związane z kobiecością. Znalezienie równowagi między tymi sferami. W ciągu najbliższych kilku dni odbędą się również zajęcia z samoobrony dla kobiet czy zwiedzanie egzotarium. Finał tygodnia dla mam odbędzie się w niedzielę 26 maja, czyli w Dzień Matki w Parku Sieleckim.